Hej kochani, zapraszam Was dziś, jak widzicie po tytule, na film o wyprzedażach Rossmanowych minus 49%. Taki film widziałam już usz i podlinkuję Wam go na dole, żebyście mogli zobaczyć jej rekomendacje. I postanowiłam, że nagram Wam moje rekomendacje. Wyprzedaże zaczynają się 30 września, kończą się w połowie października, dobrze mówię. I po prostu pokażę Wam kilka rzeczy, które mi się sprawdziły, które możecie dopisać na swoją listę zakupową. Jeżeli takie listy tworzycie, ja zawsze staram się przygotować do takiej wyprzedaży. Jeżeli chodzi o dostępność tych rzeczy, to wiecie, że jest różnie, trzeba iść wcześniej do Rossmana. Nie zamawiajcie online, bo niestety, ale na te wyprzedaże online w zeszłym roku nie działały, w sensie przy zeszłej wyprzedaży zupełnie mi się nie udało nic kupić. Także polecam Wam jednak kupowanie w sklepach. Z mojego doświadczenia wynika, że panie najczęściej kupują podkłady, ponieważ wychodzi o wiele taniej. Widzieliście już w moim filmie z Darkiem, kiedy wybierał mi kosmetyki do tego challenge'u, że mąż wybiera mi make-up, że kosmetyki są dosyć drogie i byliście bardzo zdziwieni, że kosztowały 500 zł kosmetyki na całą moją twarz, ale niestety każda rzecz w Rossmanie kosztuje około 50 zł i nic na to nie poradzimy, no a w szczególności podkłady. Dobra, ja tutaj mam całą moją kosmetyczkę i będę po prostu Wam po kolei pokazywać. Tak jak Szusz Wam poleciła podkład Trumacz, ja również go polecam. Mam go w kolorze, zaraz znajdę, powiem Wam, że tymi kolorami jest właśnie różnie. Bo mam wanilla, bo niestety dużo tych podkładów jest w odcieniu różowym, więc ja staram się zawsze kupić w odcieniu takim bardziej beżowym. W L'Orealu, tak jak z Rimmela, jest ciężko sobie dobrać niestety podkład. No i tak samo mam puder Trumacz, też Wam go polecam. Trochę nie podoba mi się gąbka, bo gąbka jest taka tradycyjna, taki puszek po prostu. Ja wolę, jak jest gąbka silikonowa, ale to jest szczegół. Tu mamy całkiem spore lusterko i puder jest naprawdę fajny, dobrze minimalizuje widoczność porów, także te dwa kosmetyki razem bardzo Wam polecam. Dajcie znać, czy lubicie podkłady Trumacz. To już chyba jest taki klasyk, jeżeli chodzi o L'Oreal. Kolejna firma, która ma świetne podkłady, to Bourjois. I mam tutaj Healthy Mix Serum. To jest ten podkład, który wybrał mi Darek w ostatnim teście kosmetyków online. Kolor to 53 Beige Clair i uwielbiam ten kolor. To jest taki żółtawy beż. Naprawdę ładnie wygląda, nie jest za ciemny. Konsystencja jest bardziej żelowa. Dobrze się sprawdzi do suchej cery, jeżeli macie właśnie problem ze skórkami, z szarą, taką skórą. Chcecie właśnie ją nawilżyć i odżywić, to ten podkład będzie świetny. Ma pompkę, jest bardzo higieniczna aplikacja, ja to bardzo lubię. Zresztą ten tak samo. Podkład, który uwielbiam, a niektórzy go nienawidzą, to jest Bourjois Un, Deux, Trois Parfait CC Cream. I to jest taki mój must have, jeżeli chodzi o Bourjois, bo to jest nie do końca taki prawdziwy krem BB czy CC, to jest bardziej właśnie podkład, on bardzo dobrze kryje. I tutaj mamy różne pigmenty, rozkwiniowe, zielone, białe, które kryją nam wszystko, niedoskonałości, zmęczenie, ciemne plamy i tak dalej. Tak naprawdę jest to taki troszeczkę odpowiednik Healthy Mix, bardzo go lubię. Naprawdę Wam polecam, jest to dobry moment, żeby go spróbować i mam go w kolorze 32 Beige Clair. Uwielbiam ten kosmetyk, chyba mam trzecie opakowanie. I ostatni podkład, który mam tutaj do polecenia, to oczywiście Color Stay. Ja do niego co jakiś czas wracam, jak potrzebuję większego krycia. I tu mam akurat w kolorze, słuchajcie, 180 Sand Beige. I to jest bardzo popularny kolor. Chyba jak nie najpopularniejszy, najczęściej go widuję gdzieś tam na blogach i w filmach. I mam tutaj wersję do cery mieszanej. Wiem, że Revlon jest nie w każdym Rossmanie. Dajcie znać, czy w Waszym Rossmanie można dostać, czy nie. Jest jeszcze fajny podkład Photo Ready, ale nie dla każdego typu cery. U mnie się niestety nie sprawdza, ale wiem, że wiele osób go lubi. Jeżeli chodzi o Rimmel, jeżeli chodzi o Maybelline, to nie mam teraz żadnych fajnych podkładów do polecenia. Głównie przez to, że nie mają dobrych kolorów, zwykle są dosyć różowe. Nie przepadam za podkładami Rimmela. Jedyny fajny, który naprawdę lubię, to jest ten z czerwoną nakrętką. To wiem, że się też wielu osobom sprawdza. Teraz może róże, bo mam kilka fajnych róży. Bourjois oczywiście, klasyk, taki róż, jak to Darek powiedział, kulka, którą zawsze mam w domu. Moja mama zawsze też miała ten róż w tej formie. Mam tu w kolorze 93 Rose de Jaspe. I to będzie taki kolor dla każdego. Taki ładny, delikatny róż. Fajnie się nakłada, mam tu dołączony pędzelek, malutkie lusterko, więc możemy się poprawić w ciągu dnia. Zajmuje niewiele miejsca i przepięknie pachnie takim, ciężko powiedzieć czym, to jest zapach Bourjois. I nigdy się nie kończy. Nie wiem, czy widziałam kiedyś u mojej mamy skończony ten róż, a miała je przez lata. I nadal ma. Dwa bardzo fajne róże z Maybelline tym razem. Kiedy robiłam dla Was filmy z makijażami Maybelline, to odkryłam właśnie te kosmetyki. Świetnie napigmentowane i piękne kolory, jak widzicie, takie dosyć intensywne. I tutaj ten brudny, różowy, taki zimny odcień, to jest Rose Madison 70. Przepiękny kolor. W ogóle byłby też ładny jako cień.
wygląda jak moje tło. A drugi kolor jest już typowo koralowy, może fajnie zastępować nam koralistę z Benefitu. I to jest Peach Pop 100, też piękny kolor, też pięknie napigmentowany. Trzymają się długo i nie mają drobinek. Więc jeśli nie lubicie drobinek, bo ten na przykład ma drobinki, to postawcie właśnie na te róże Maybelline. Jakoś nigdy nie zwracam na nie uwagi, powiem Wam szczerze, nigdy nie było jakimś moim hitem. Ale trafiły do mnie i już zostały. Się zdziwicie tutaj, ale bardzo go lubię. Miss Sporty Insta Glow. Kolor to jest 004 Glowing Mauve. Nie wiem jak tam inne kolory, ale ten jest przepiękny. Jest tak intensywny, on jest porównywalny do róży z Clinique. Mam te róże właśnie w formie kwiatuszka i naprawdę i pigmentacja i kolory są bardzo podobne, a kosztuje naprawdę grosze, więc polecam Wam ten róż. Nie wiem, na wyprzedaży pewnie będzie kosztował z 6 zł, pewnie coś takiego. Nie mam tu dużo cieni, bo drogeryjne cienie niestety rzadko goszczą w mojej kosmetyczce. Częściej mam palety z perfumerii, ale mam tutaj jedną fajną paletę, którą też mi kupił Darek. To jest paleta z Bourjois. Nazywa się Smoky Stories. Jest to paleta czterech kolorów. Light Touch. Chyba tak się nazywa? Nie. 02 Over Rose. Paleta w typowo takich właśnie różanych odcieniach. Bardzo fajny jest ten rozświetlacz, który jest tu w środku, taki z takimi złotymi drobinkami. Świetnie dopełnia właśnie te wszystkie kolory. Jest to typowa paleta dzienna. Cienie się dobrze trzymają, cały dzień na naszych oczach. Naprawdę Wam polecam. Nie kupiłabym w cenie tej regularnej, ale polecam Wam na wyprzedaży, żebyście polowali. Zdziwiłam się naprawdę jakością tych cieni, są świetne. Dużo osób mi pisało, że często już wcześniej używało. Lecimy dalej. Mam tutaj korektor też z Bourjois Healthy Mix. Ja go odkryłam bardzo późno, naprawdę już przeżył swoje lata świetności na YouTubie, a ja go odkryłam dopiero teraz. Mam go w bardzo jasnym kolorze, jest troszeczkę za jasny, jest to 51 Light Radiance i gdybym miała go kupić ponownie, to na pewno kupiłabym ciemniejsze, bo on jest wręcz biały. Już niewielka ilość zakrywa cienie pod oczami, także jest bardzo wydajny. Ja go mam już długo, a nie widać zużycia, wygląda jakby był nowy, więc naprawdę produkt starcza na długo. A ja go pamiętam już, słuchajcie, sprzed 4 lat chyba na YouTubie. Jak dziewczyny go pokazywały, więc naprawdę jestem do tyłu. No, także to jest z tego zestawu. I dwie rzeczy, które Wam jeszcze chcę polecić. Liner z L'Oreala, Super Liner Perfect Slim. Bardzo fajnie rysuje się nim kreski. Jedyny minus jest taki, że po czasie on tutaj traci ten ostry jakby koniec i trzeba sobie to przyciąć. Ale ogólnie naprawdę maluje bardzo cienkie kreski i myślę, że warto na niego polować właśnie, jak będzie na wyprzedaży. Ogólnie bardzo lubię tusze z L'Oreala i linery zawsze mi się sprawdzają też. I ostatnia rzecz jest do brwi i to chyba polecała zresztą Shush, to jest Brow Satin z Maybelline. Mam w kolorze Dark Blonde i z jednej strony mamy kredkę, która jest dosyć twarda, ale przez to też trwała, a z drugiej strony mamy cień, który po prostu sobie tak, ja to tak wbijam w brwi w ten sposób, że po prostu sobie tak wbijam, jakby wprowadzam w brew. I daje efekt bardzo naturalnych brwi. Nie uzyskacie bardzo wyrysowanych, ale właśnie takie miękkie, naturalne, dzienne brwi. Dostałam bardzo dużo maili i komentarzy, żeby nagrać taki film. Chciałabym, żeby inne youtuberki też taki film nagrały, ponieważ no, inni mogą podsłuchać jakichś rekomendacji i właśnie zrobić takie swoje listy zakupowe, zanim te wyprzedaże nastąpią, a to już za kilka dni. Napiszcie mi na dole, na co będziecie polować w tym roku na wyprzedażach, jakie są właśnie Wasze plany zakupowe. No i zostawcie mi kciuka do góry, jeżeli Wam się podobało. Ja uciekam, bo mam po prostu jakiś potok słów dzisiaj. Gadam, gadam i gadam. Pa, pa, kochani.